Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cooking Simulatora i oczywiście zaczynamy sobie od fazy przygotowań. Słuchajcie, w międzyczasie, kiedy nagrywam ten odcinek, pojawiło się kilka aktualizacji, nie mam pojęcia, co się zmieniło. Pewnie się dzisiaj dowiemy, może jakieś nowe przedmioty doszły albo coś, bo wiem, że na pewno aktualizacje, które właśnie były na Steamie, były dość, słuchajcie, spore. Także nie wiem, co się pozmieniało. Może faktycznie jakieś narzędzia, no halo, narzędzia. Chochla już była. Nie wiem, czym te chochle się różnią, ale okej. Okay. Garnek duży, koszyk do smażenia, naczynia. Nie, no to było wszystko, czekajcie. Opalarka kuchenna? Nie wiem, ale... Petarda? Miski i petardy raczej nie pamiętam. Ale wierzę, że nam się to przyda kiedyś. No dobra. Jako, że mamy fazę przygotowań, to ja zobaczę, ile mamy tutaj rzeczy. Czekajcie, to jest pełne. Okej, tu w ogóle... Pisaliście, że mamy właśnie półkę na przyprawy. I teraz nie wiem, czy... O, patrzcie. Nie pamiętam, kto to pisał pod ostatnim odcinkiem albo dwa odcinki temu, ale właśnie widziałem komentarze i patrzcie, faktycznie. I to jest takie piękne teraz. I sobie poukładam i nie będę się musiał już bawić i bać, że tego nie będzie. Czekajcie, tu jeszcze jest miejsce. O... Zobaczcie, fajnie. Faktycznie jest to bardzo fajne rozwiązanie. Czekajcie, czy to... A, sól jeszcze, o. Ja w ogóle na tą półkę uwagi... O nie, no jak to? Połóż się ładnie tu. No. Dobra, to wiecie co, myślę, że możemy sobie w sumie zacząć. Tylko ktoś jeszcze pisał o tym, że tu mam... Patrzcie, przypraw, czekajcie, tą deskę opłuczę jakby, w sensie... O. Tu się robi to do kosza, moi drodzy. Tak, teraz jest czysta, więc w sumie to możemy robić zawsze w fazie sprzątania. Dobra, to ja to pomijam już fazę. I jedziemy. Czy teraz shiftem... Co ja to z niego wziąłem, nie pamiętam. Przebieganie czy coś? Nie. O! O! Nowe danie! O nie, tego... Dlaczego to jest na dzień dobry? Tak, woda, sól, czarny... Pewnie! Zróbmy wszystko! Nie to, nie chciałem tego przepisu. Dobra, nieważne. Tu wezmę to. Potrzebujemy, tak, tu jest jakiś gar. Ja go wywalę. A czemu ta patelnia się w ogóle tutaj... No bo to wywalę jeszcze. O. I teraz tak. Nie, zamknij ten piekarnik. Tu i tu. Tu będziemy potrzebowali ziemniaki. Ugotować, no. O. Tym drugim też coś będziemy gotować, tylko jeszcze nie wiem co. Nie, tyś, o, jest za dużo. Dobra, czekajcie. Woda 1300, sól, czarny pieprz, pierś z kaczki, marchewkę gotuj przez. Weź pierś z kaczki z rosołu, pokrój na plastę. Co? Jak pier... O mój Boże, to będzie ciekawe. Dobra, tu się jakaś woda nam jeszcze leje. 1300, no to ja nie wiem, czy ja to ogarnę. Dobra, za dużo oczywiście też wody. Okej, okay, i tu potrzebujemy dać sól. Jezu, zagubię się zaraz. Sól i czarny pieprz po 5. Sól. Dobra, a tam też była sól, czekajcie. Sól 10 i czarny pieprz 10. Dobra, dodam od razu sól. Dobra, i pieprzu tu po 5 i tam po 10, okej. Okay. Tak zrobimy, tylko teraz muszę się ładnie ustawić. No, nie przewracaj się, solniczko, jedna. Pieprz. Dobra, i tu będzie tak, tu będzie 5. Dobra, tu będzie 10. Tylko, że ja kompletnie nie wiem, co dalej mam zrobić. Dobra. I teraz tak, tu muszę włożyć ziemniory. Dobra, wy się gotujcie. A tutaj co? Pierś z kaczki, marchewka i cebula. O mój Boże. Gdzie jest pierś z kaczki? Czy to jest to? Miałem to kroić, czy coś? Czy nie?
Nie wiem, położę, bo potrzebujemy dwie. Dobra, a tutaj potrzebujemy jeszcze... On, tego pana. Dobra, Jezu, nowe przepisy mi dają, ja tu się nie potrafię obejść, no. On tam potrzebował olej słonecznikowy. Jezus Maria, do wody dałem pieprza, to miałoby... No nie wierzę, trudno. O, dobra, czekajcie, ile tam było tego? Ja się gubię, nie. 5 po 5, dlaczego? Dlaczego ja popieprzyłem wodę? Czy ktoś mi to czy ktoś mi to w stanie jest wytłumaczyć? Nie wierzę. Tego jeszcze nie było. Słuchajcie, pamiętajcie, że zawsze wodę dopieprzyć. No, na pewno wyjdzie nam wszystkim na zdrowie. Chociaż no do zupy to się daje, no. No bardzo dużo trochę oleju, trudno. Niech on się rozgrzewa. Teraz co, ja mam te... tutaj tak po prostu to włożyć? Naprawdę, ja mam to po prostu włożyć? I tam coś jeszcze było, jakaś co? Marchewka i cebula. Czekajcie, potrzebuję tutaj, o. Nie mogę się w ogóle teraz skupić. Marchewka 70. I cebula 120. Gdzie jest cebula? To jest burak. Gdzie jest cebula? Tu. Dobra, i to ma się gotować po prostu? Czy o co chodzi? Nie wiem, słuchajcie, to wyjdzie? Pokrój na plasterki. Każdy przelej... Aha, przelej płyn. Okej, dobra, czaję. Powiedzmy, że już to rozumiem. To... Czy ja to podpaliłem ten... Dobra, podpaliłem. Dawaj tego... Dobra, mamy trochę 4 minuty, a na tym drugim mamy 3. Dobra, to ogarniemy. Ziemniaki się... O. Już by się przygotowały, widzicie? Nie. Ja potrzebuję sobie... O. Tak. I tak. Dobra, to będzie do wydania zaraz. No oczywiście cebula musi... Ja nie wierzę w tą cebulę, nie? Po prostu w nią nie wierzę. Dobra, wyciągam cię. A to niech sobie dojdzie na razie. Będzie dobrze. Gdzie jest moja szpatułka? Halo? Moja szpatułka? Gdzie jest moja... Tu. Nie, to jest nóż. Halo? Ej, ja to wyłączę. Gdzie jest moja szpatułka? Czekajcie, tu jest chochla. Tu są te... O Jezu, co ona tu robi? Tak przecież tak być nie może. Dobra. Cyk. Tu ją sobie położę. No połóż się. On się smaży, super. Tu jeszcze pięć skaczki musi dojść. Jak ona długo dochodzi. Trzeba było od tej pierwszej skaczki zacząć, słuchajcie. No teraz się marchewka przygotowuje. To ją też wyciągnę, no bo co? No dobra. Zobaczcie, wszystko wydamy, no już teraz zaczyna się hardcore. Niestety, dwa dania naraz i to jeszcze nowe. I to jeszcze od tego nowego dania, no ja nie wierzę. Ale jakoś strasznie długo dochodzi ta pierś. Skaczki. Ten łosoś też jakoś dzisiaj długo. O nie, tu miało być ziemniaki miały mieć 20. Kurde. O nie, ale to żem zepsuł dzisiaj. To poszło, słuchajcie. Poszło masakrycznie. No bo chociaż to wydam, no bo co zrobię? Łosoś będzie ok, ale ziemniaki są zdupczone. O, w sumie nie tak tragicznie. Bałem się, że może być gorzej, ale jest całkiem spoko. No pewnie mi powiedzą, że tak. Aha, no tak, w ziemniaka to było za... Pieprz był... nie wierzę. Ojej, stój. Co to tam już? Nie, no poczekaj chwilę. Chcę to włożyć tu, żeby to miało ten wywar cały ten swój, o.
I teraz tak, to muszę kroić jakieś tam 30 czegoś tam, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Dobra, powiedzmy, że jest. I to musi być do głębokiego talerza, z tego co pamiętam. Ona jest jakaś surowa w środku, ja nie wiem, co tu się wydarzyło. No dobra, ale pokroję to, no bo co? Dzisiaj mam opóźnienie zamówienia, mi trudno. Jezu, to mi... Już się kończy czas? Jak to? Dobra, tyle miałem dać? Naprawdę? Jezus. 300 ml. Dobra, nie mam czasu teraz, żeby się... A nie, czekajcie, tą chochelkę wezmę. Szybko, gdzie ta chochla? No, weź. Czemu nie możesz... Co za... Nie wierzę. Dobra, trudno. Nie mam czasu na to. Kurde. Czy ja wylęcę... Serio? Ale klapa. Dobra, chociaż to wydam. Ja nie wiem. Jaka klapa? Jaki klapencjusz? Nie będzie wywaru, no to... Smak jednak miał. Ja nie masakra. Za dużo i za dużo. A rozłóż kaczki brakujący produkt. Trudno. Nie wiem, co się wydarzyło w ogóle. Nie mam bladego pojęcia, nieważne. Dobrze, co my teraz mamy? Pieczony pstrąg. Tam też już czas pewnie leci szybko, a ja oczywiście się nie mogę ze wszystkim ogarnąć. No, dawaj tego pstrąga. Czarny pieprz, tymianek i koperek. Wszystkiego po 5 oczywiście, prawda? Tak. Czarny pieprz. Tymianek i koperek, dobra. Dobra. I koperek. Tu. Tymianek, dobra, koperek daliśmy, nieważne. Ja jestem dzisiaj w kałabani jakiejś. Dobra. Do pieca. Można blan na chrzan suszony. Muszę o tym chrzanie pamiętać. Pamiętam o chrzanie. I co na talerz? Cytryna. O nie, będziemy teraz dziabać. Tam jest 4 minuty jeszcze, dobra. Zdążę. Dobra, uwaga, skupienie. No tak, a tutaj wyjdzie mi Sodoma i Gomora teraz. Dobra, powiedzmy, że jest. Na talerzu co ma być? Liście pietruszki 6. Dobra, to bierzemy talerz. Liście pietruchy. Cytrynka. No zaraz, co wy... O nie, tylko nie te frytki, błagam. Co ja żem wybrał do zamówień? Ile ten pstrąg jeszcze? No chyba, że... To jest jakiś żart. To jest żart. To jest dzień totalnej porażki. Tu jeszcze jest cytrynka. O. On już dochodzi, dobra. To tutaj napełnimy to. O. Dobra. Daj mi to i jeszcze cię posypię chrzanem, mój drogi, chodź. Dobra, jest. Możemy to wydawać. Jeszcze talerz, no przecież to jest jakaś skandaliczna dzisiejsza noc. No ile? O! Dobrze. Odzyskałem gwiazdkę, znaczy punkty. Błędy w podgrzewaniu, odczepcie się. Dobra. Stek wołowy. To jest T-bone. Tu jest wołowy. Jezu, znowu ta... O nie!
Dobra, stek wołowy, sól i czarny pieprz po 4. Nie, odłóż to. Gdzie jest sól? Tu. Sól, a pieprz? Gdzie jest pieprz? Tu, leży przecież. Dobra. Sól i czarny pieprz, czekajcie, ja potrzebuję na drugim monitorze mieć to jeszcze. O. Sól i czarny pieprz, przełóż na ziemniaki w słupki, ziemniaki do koszyka, na frytki, smaż głęboki tłuszczu, sól. Dobra. Dobra, dam radę. Ile ziemniaków tam ma być? 300. Dawaj tą tackę, trzeba ją oczyścić. Ziemniaki, czyli dwa ziemniory. W słupki, słuchajcie, w słupki. To teraz kroję w słupki. Dobra, słupki jakiekolwiek są, takie są. Trudno. Jak mój stek? Potrzebuję mojej łopatki. Gdzie jest moja łopatka? Tu. Nie, to jest chochla. Gdzie jest łopatka? Tu. O mój Boże. Dobra. Łopatka musi być bliżej. Dobra, teraz tak. Potrzebujemy tego kosza. Dawaj to. Tak, oczywiście. Jeszcze połowę wyrzuć, Maćku. Dobra. Się robi. Stek się kończy, to ja biorę talerzyk. No, dawaj, 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 dawaj. Okej, stek jest w punkt. Idealnie. Te frytki strasznie szybko idą. To ja już może wezmę chociaż te piersi z kaczki. Dobra, dawaj frytki. Potrzebuję je tak wysypać. No. Dobra, odstawiaj to. I trzeba je jeszcze posolić. Mamy sól. Dobra. Wydaje. Ile zostało czasu? 5, okej. Okay. Całkiem spoko. Jest brama otwarta. No! Było lepiej, super, plus 9. Nice. Dobra. Potrzebuję teraz tak. Jezus, co? Jak to zupa? Tam było 1300 chyba, prawda? No i to się robi. Oh my god. Co ja potrzebuję do barszczu? Rosół skóry, dobra. Czemu tego nie podpaliłem, Jesus? Zakręcaj to! No, cię się robi hardcore. Rosół skóry. Dobra. Szybko, 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 nie ma czasu. No i przegiąłem pałę oczywiście. Mogę ten rosół skóry trochę zabrać? O! Czekajcie. Może będzie lepiej. Dobra, nieważne, niech będzie. Teraz tak, tą wodę muszę posolić. Jezus Maria, ja się nie ogarnę.
Sól 10, pieprz 10. Tu chcę do tego. 11, trudno. Gdzie jest pieprz? Gdzie jest pieprz? Gdzie jest pieprz? Tu. Dobra. I teraz te piersi skaczki włożymy, bo one dochodzą bardzo długo. Chyba, że to ja je miałem posolić. Przecież nie wiem, poczekajcie. Gdzie to jest? Woda. Sól, czarny pieprz, pierska. Nie, dobra. Jest okej. Okay. To się robi. Teraz tak, ja tu powiem. Co ja potrzebuję do tego? Jesus! Burak 600, dobra. Zrobimy tak. Burak 600, co tam jeszcze było? Jesus. Nie mogę się ogarnąć. Cebula 120, gdzie jest cebula? Halo, przecież on brał. Co ja mam jakąś dzisiaj? Tu. Pietruszka. I marchewka, dobra. O nie, kuchenka mi się. Nie! Stop. Bo teraz inne rzeczy muszą dojść. Tu jeszcze. Gdzie jest to? Jezus Maryja. Marchewka i cebula. Dobra. To pierwsze skaczki wyciągniemy i zaraz je nałożymy, będzie prościej. Trzeba będzie zamówić koniecznie dzisiaj naprawianie wszystkiego. To jest raz, a to będzie na to drugie. A nie, to jest... Boże, przecież tam potrzebuję zupę. Więc też nie będzie głęboki talerz, o. I dwa. Aha, pierwsze skaczki w ogóle stanęły. Czemu one działa? Co tu się dzieje? Czemu one tak długo się robią? Halo? Nie wierzę. Nie wydamy tego dania. Nie rozumiem, o co chodzi. Daj mi tą cebulę. Jejku, nie! Która jest godzina w ogóle? No to będzie jeszcze jedno zamówionko. Co jest z tą piersią skaczką? Ktoś mi wyjaśni. Bo ja nie rozumiem, słuchajcie. Dobra, pokroję to. Bo to jest bez sensu. Nie wiem, co się wydarzyło tam. Gdzie jest ten nóż? Jak to? Twój gościu trzeba swojego dania na drzaz i zdecydowano się wyjść. Na pewno najlepiej, że coś nieprzyjemnego w momentach społecznościowych przez słowa naszej relacji ucierpi. Czasami lepiej jest zaserwować danie, nawet źle wykonane. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. To co, że już teraz mi to jest niepotrzebne, naprawdę? No sorry, to ja, jak ja mam to zrobić, jak tu nie ma czasu na to? Nie czaję, nie? Oh my god, dobra, czy ta zupa już? Tak, ona się przygotowała. Milion tysięcy razy. Oh my gosh. Dobra, mam to. Ile jest? 150, no to jeszcze raz. Idealna porcja, proszę bardzo. Idę Państwu wydać. Mam nadzieję, że będzie smakowało. No, chociaż tu, słuchajcie. A uwagi. Nie wiem, jak ten zamałek daje wszystko. Okej. Okay. Dobra, teraz ten Stek T-Bone. To jest to. Cześć.
sól, czarny pieprz i słodka papryka. 10. No. Dobra, i po 7 soli i czarnego pieprzu. Dobra, i czarny pieprz jeszcze. Czarny pieprz! Teraz tak, jak to się robiło? Bo nie pamiętam. Grilluj. Dobra, ja mam go zgrillować, czyli tu mamy grillowalnicę. To opróżniam i wyłączam. I tam coś było, czekajcie. Czerwony ziemniak 300. To na tackę wezmę. Czerwony ziemniak 300. Przypraw sól. Pokrój cebula na plasterki 20. Jedną cebulę? Tak. Dobra, czekajcie. Okej, jak tam w ogóle ten nasz stek? Okej, to ja sobie wezmę naszą szpatułkę jeszcze szybko. A ziemniaki trzeba posolić. Dobra, dawaj tą cebulę i do pieca. No, możesz... Dziękuję. Przekładamy cię, mój drogi. Dobra. Jezus, jaki tu jest dzisiaj zachrzan, słuchajcie. Przełóż na to zabezpieczenia pierwsze 60 sekund. Okej, to jedę po talerz już. Idę po talerz, bo to nie ma co. On się kończy, znaczy, no powiedzmy, że się kończy, a tu? W sumie też, no to będzie ciepłe chociaż. Dobra, damy radę, chociaż to wydamy w jakimś rozsądnym, normalnym czasie. Nie, to jednak ten stek dojdzie szybciej. Ale syf, gdzie jest ta kuchenka, trzeba naprawić, masakra. Takiego syfu to jeszcze nie widziałem. U siebie w mojej kitchen. A nie, patrzcie, jak to szybciej doszło. O. Wyłączamy grilla. I proszę uprzejmie, czy to było ostatnie danie na dzisiaj? O, delikatnie mi tutaj nóżkę ucięło, ale to słuchajcie, nie przejmujemy się. No tak, cebula była źle pokrojona, trudno, bywa i tak. Kończymy, dobra. Oh my god, słuchajcie. Naprawiamy. Niech się wszystko naprawi, bo to... No, zamknij te drzwi, czemu nie mogę tych drzwi? To, bo to też było już używane, więc... Coś jeszcze? Nie, chyba nie, dobra. To teraz potrzebuję zrobić porządek. Daj mi wiadro. To... Tą plamę zaraz zetrzemy. Cyk, 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 cyk. Coś jeszcze gdzieś. Tu plamy pościeramy. Dobra. Czekajcie, weźmiemy sobie tak, weźmiemy sobie mopa. Bo nie wiem, czy gdzieś czegoś nie rozlałem przypadkiem, mam nadzieję, że nie. Chyba nie, dobra. Odłóż.
I teraz poprosimy o gąbeczkę. Gąbunia, chodź. Nie no, ale ścieraj to przecież, wyczyść. O. I tu jeszcze się rozlało. Nie będziemy żyć w chlewie, słuchajcie. O. Przyprawy sobie też poukładam. Żeby było. W ogóle wiecie co, ja mam pewien pomysł, poczekajcie, zaraz sobie wam pokażę. No, panie chrzanie. Panie chrzanie, panie chrzanie. Dobra, i ostatnie tymianki na miejsce. Pomyślałem, że możemy takie rzeczy trzymać tutaj. Zobaczcie. O. Tak myślę, że będzie wygodniej. Stój prosto. Potrzebuję jeszcze gąbkę na chwilę. Sorry, chochla. O. Cyk. Teraz tak. Chochelka na miejsce. Łopatka na miejsce, żeby kuchnia była przygotowana do kolejnego działania. Czy ja mogę ten nóż też jakoś powiesić tu? Nie mogę go tu powiesić. Dobra. Tackę sobie damy, słuchajcie, bliżej. O, tą cytrynę za to w ogóle robię, ale niech będzie. No. I faza przygotowań myślę, że jest zakończona. Znaczy, czyszczenia jest zakończona w sumie. Tu położę ten koszyk. Tu mam jeszcze jedną tackę do pieczenia. No, chcę to gdzieś tam... No właśnie. Tu. O, tu mamy blaszkę. Czekajcie, gdzie ta blacha moja jedna? Tu. To trzeba... musi być porządek w kuchni. O. Zobaczcie, cyk, piec zamknięty, wszystko zamknięte. Myślę, że możemy, słuchajcie, kończyć dzień. No, dzisiaj było ciężko. Dzisiaj było ciężko. Tyle tego wszystkiego zwaliło na nas, że masakra. Czy no, o! Bardzo fajnie, umiejętność. Mamy tylko 3 punkty. Weźmy sobie to. Jeden punkt. Produkty kosztują... Dobra, niech będzie, niech sobie kosztują mniej. I nowy przepis wjeżdża. Co tu się dzieje? Co to jest? Co tu się... Czy wy widzicie, co się stało z myszką? Makaron... Ja chcę makaron. Mamy makaron i będziemy mieć dzień 8. Fajnie. Jestem ciekawy tego nowego przepisu. Zobaczymy. O, teraz będziemy używać... Szukaj na półkach w sklepie. Co będziemy używać? Rozumiem, że tutaj będzie coś. Płyny. Czekajcie, przyprawy, produkty. Tak, to jest makaron, dobra. Znaleźć nasz nowy składnik, płatki chili. Czy tutaj są płatki chili, czy coś? Przyprawy, płyny. A różne? Co jest w różnych? Stołek. Musli, kąska, marchewka, pierś. Czekajcie, a gdzie są te... Gdzie jest ta reszta rzeczy, które tam... Tu mamy czosnek się pojawił, widzę. Może tu coś tutaj się jeszcze pojawi... Nie, tak. A tu mamy rosół skóry. I śmietanę, okej. Okay. To co tam się jeszcze nam pojawiło? Nie wiem, słuchajcie. Oni za dużo rzeczy mówili, ja nie strzaiłem. Czekajcie, marchewka. Burak cebulny, czosnek. Pierś, nie wiem. To wszystko jest tak, jak było. Nie wiem.
Ewentualnie możecie w komentarzach znać, co to było, bo ja nie pamiętam. Także dobra, słuchajcie, kończymy, bo mamy 35 minut odcinka. Masakra dzisiaj, słuchajcie. Taki wciągający dzień. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Lowki, kiski, bezowski dla was. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszych daniach i tym wszystkim, co się wydarzało. Ja potrzebuję pomocy kuchennej. Słuchajcie, ja potrzebuję pomocy kuchennej. Dobra, także trzymajcie się, cześć, kończymy. No i pa!